Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale informacyjnym i dzisiaj omówimy sobie dosyć istotną zmianę, otóż dojdzie wreszcie do zmiany systemu bitew rankingowych. Oczywiście nie jest to taka zmiana, na jaką wszyscy liczyliśmy, czyli zmiana tego, że ciągniemy ludzi, którzy potrafią zdechnąć w trzeciej minucie bitwy i tak dostają za to gwiazdkę, jeżeli drużyna wygra, ale zaraz sobie tutaj omówimy co, jak wygląda. Więc tak, mamy tutaj informacje na temat rankingówek. W niedalekiej przyszłości testowane będą nowe systemy bitew rankingowych. I teraz tak, te sezony będą następować zaraz jeden po drugim, będą tylko małe przerwy między nimi. Każdy sezon będzie podzielony na 3 sprinty, które będzie trwało od tygodnia do 3 nawet tygodni. Na każdym sprincie będziemy przechodzili przez 3 ligi i do osiągnięcia... Nie, chwileczkę, jak to wygląda. Na każdym sprincie... Będzie przejść trzeba przez jedną z 3 lig i do czasu osiągnięcia pierwszej rangi przejścia kwalifikacji dostać dostęp do kolejnej ligi, czyli będą 3 ligi w jednym sprincie tak jakby i będzie to po prostu, no tak jak powiedzmy do tej pory mieliśmy to podzielone na troszeczkę inne rangi. Tutaj będzie powiedzmy od dychy do jedynki liga pierwsza, od dychy do jedynki liga druga i tak dalej będzie z trzecią. Nagrody będą przyznawane za liczbę zwycięstw w danej lidze, osiągnięcie jedynki i przejście kwalifikacji do kolejnej ligi. I moim zdaniem, moi drodzy, to jest fajne, bo troszeczkę to urozmaici. Na pewno dużo ludzi nie będzie aż tak grało tych rankedów, nie będzie to taki natłok jak do tej pory, bo wiemy, że są ludzie, którzy potrafią pyknąć kilkaset bitew, czy nawet ponad 1000 bitew, żeby dojść do jedynki, nie prezentując w czasie tych bitew zbyt wiele swoich umiejętności, bo ich w zasadzie nie ma, no to ciężko to zaprezentować. No niestety nie zmieni się nic, jeżeli chodzi o gwiazdki. Tutaj sobie możemy zajrzeć. Mechanika gwiazdek i rank zostaje niezmieniona. Będą 3 sezony, liga brązowa, srebrna i złota. Każda będzie rozpoczynana z indywidualną... Nie. Każda liga... Na początku... Ze swojej początkowej rangi zaczynamy każdą ligę. I musimy dotrzeć do rangi pierwszej w danej lidze. Co dalej? Można ukończyć jedną ligę w danym sprincie. I sprintów w danym sezonie będzie tyle samo, ile będzie lig w nim na przykład. Czyli weźmy sobie na przykład taki sezon, który ma 4 ligi i on będzie podzielony na te 4 krótkie sprinty o różnej tam długości czasowej. Tak mam nadzieję, że dobrze to rozumiem i tak to będzie działać. Podczas sezonu nie będzie można spaść do poprzedniej ligi. To jest dosyć istotna rzecz. Nagrody będą przyznawane za zwycięstwa w lidze, dotarcie do pierwszej rangi i kwalifikacje. Także jest ok. Co dalej? Te bitwy będą dostępne, moi drodzy, stale. I to jest plus. No oczywiście będą małe techniczne przerwy, żeby wprowadzić jakieś inne zmiany. W kolejnych ligach będą dostępne okręty różnych tierów, także to też daje tutaj jakąś różnorodność. Brązowa liga powiedzmy będzie na przykład na 8, a srebrna na 8-9, złota prawdopodobnie na dyszce, także miejmy nadzieję, że to się będzie jakoś stopniowało. Oby jeszcze tryby tych bitew były różne, tak jak obecnie trwający sezon bitew rankingowych losuje nam i epicentrum, bitwy standardowe i wyścig zbrojeń. To mi się bardzo podoba, przy czym epicentrum nie lubię, ale nie jest to tak monotonne jak zawsze to było, także tutaj konkretny i fajny plus. Drużyny będą zawsze odbiciem lustrzanym, jeżeli chodzi o tiery i okręty, także nie będzie tak, że tu 4 krążowniki, tu 1 i to bardzo też dobrze. I fajnie, że to zostanie zmienione wreszcie. Bardzo mnie to cieszy. Oraz pojawił się taki materiał filmowy na kanale World of Warships, nie wiem czy oglądaliście. Tam mówi Mr. Conway i Chris Santos o tym, co w najbliższym czasie się pojawi w World of Warships. I moi drodzy, mamy zapowiedź linii włoskich pancerników. One będą dysponowały pociskami przeciwpancerno-odłamkowymi i będą miały również kroczący dym. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że dym nie będzie w stanie nas uchronić, jeżeli będziemy strzelać do przeciwnika na blisko. Co my tutaj mamy? To będzie nietypowe rozgrywki, jak 1-1 i 3-3 będą częścią ulepszonych.
potyczek klanowych, które będzie można rozgrywać nie będąc w klanie, także 1 na 1 spoko, bardzo lubię. 3 na 3, ostatni sprincik też mi się podoba, bo 3 na 3 to jest jeszcze format, w którym jeden gracz zostający na trzech przeciwników jest sobie w stanie poradzić i można taką bitwę wyciągnąć, jak nam trafi jakiś tam, wiadomo, pomidorek czy inny taki gentleman. Także to jest zmiana istotna, bo jeżeli... Chociaż no... To po prostu będzie rozdzielone. Będą trzy krótkie sprinty rozdzielone na jeden główny sezon. A nie będzie czegoś takiego, że a ty nie umiesz grać, no to nie wyjdziesz z pierwszej ligi, nie? Bo tam dostajesz gwiazdki, nie dostajesz gwiazdek, ale tu się ten system niestety nie zmienia, więc to mnie boli najbardziej. Gdyby było jednak to oparte na punktach elo, tak jak bitwy klanowe, to bym był niezwykle zadowolony z takiej zmiany. No ale dobrze, że cokolwiek w ogóle zostało w tym temacie ruszone, także cieszę się, że coś tu się zmieni. Miejmy nadzieję, że w jakiś tam sposób pozwoli to odsegregować tych graczy, którzy wchodzą tylko po to, żeby sobie postrzelać, nie wiedząc nawet w jaki tryb grają, od tych, którzy naprawdę chcą te bitwy wygrywać i iść w tych rankach coraz wyżej. Mam nadzieję, że to się do tego przyczyni, chociaż jeżeli ten system gwiazdek jest niezmieniony, no to tu możemy mieć pewien problem, ale miejmy nadzieję, że coś się tutaj w tym temacie poprawi. Także takie krótka taka informacja, jeżeli chodzi o te zmiany. Możecie sobie tutaj to doczytać dokładnie, jeżeli macie ochotę. Ja wam link wrzucę w opisie filmu. Także miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Z tej strony Maget i to w tym materiale wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie, moi drodzy.